Jak w Izbie Rzemieślniczy zaczęto mówić o pomniku gdańskim, że tam trzeba pieniądze zbierać, tego wtedy Czepkę wyrwał się, że po co tam chcecie popierać gdański pomnik, to postawcie pomnik, postawmy pomnik w Poznaniu. Nie? No i to, on właśnie tym hasłem wywołał od razu myślenie wielu ludzi. Ja od razu to podkreśliłem też. Ale można powiedzieć, że ja zdawałem sobie sprawę, stale mając na uwadze to, że mogą Rosjanie wejść, bo ja tak cały czas myślałem. Zdawałem sobie sprawę, że ten pomnik trzeba postawić w szalonym tempie. W związku z tym popędzałem te konkursy, nie konkursy. Obraziłem tych pierwszych, co tam wygrali, to już opowiadałem w wielu innych programach. Potem Wołyński, przepraszam, w moim imieniu. Te krzyże, które o 12 w nocy, myśmy tam na Starym Rynku, ja my to z Brancheterem, to właściwie one się w ogóle nie wyglądało, że to będzie pomnik. Bo to takie było, ten projekt tam był taki lichawy. Ale jak dopiero przeczytałem treść, co ten autor chciał przez to powiedzieć i tam pisze, że to jest orzeł, ja tam tego nie widziałem, że to jest orzeł, tylko myślałem, że ułamany krzyż, nie? A to jest dziób orła, który wyłania się, że jest wolność. Pasuje, nie? Że walka, te krzyże to jest poza tych ludzi, za 56, za 70, a tu jest solidarność, ten złamany krzyż, nie? I tu wolność. No ale potem, cholera, może tu jeszcze dodać daty na ten pomnik, nie? I tego, zaczęliśmy główkować. I wołam z Brancetera i mówię, niech pan zobaczy, czy to by nie nadawało się, krzyży w Polsce nie ma jako pomniku, bo ja sobie przedtem, nim ten konkurs, to ja sobie encyklopedię pomników obejrzałem i pomniki w Polsce to wszystkie były te partyzanckie, tymi pepeszami i tam matka krwawiąca z dzieckiem i tego, takie partyzanckie, nie? W związku z tym mówię, jak będą krzyże, to będzie ich to boleć, nie? To będzie kło czerwonych niesamowicie, czyli PZPR-owców szczególnie.